Trzecia edycja Grand Game Camp. Trenerzy Marcin Held i Paweł Nędzi. Sprawdź na grandgame.camp. Kuba Hendryka in the cage. Już tak, jeszcze raz. Kuba Hendryka in the cage.pl. Jesteśmy na gali Strive King 1 w Wieliczce. Ze mną Mateusz Gamrot, który był tutaj w narożniku Łukasza Rajewskiego w tej walce bokserskiej. Kickbokserskiej oczywiście, tak. Jak oceniasz dyspozycję w ogóle Raja? Bo mam wrażenie, że ta pierwsza runda gdzieś tam musiał wyczuć dobrze Gracjana, no ale potem już myślę dominował w miarę. Nie no, generalnie ja jechałem tutaj jakby pewny swojego, w tym wypadku pewny Raja zwycięstwa. Wiem, jak Raju się ciężko przygotowywał do tej walki. Wiem, że to jest jego płaszczyzna, z której się wywodzi od urodzenia. Czuję ją najlepiej. Świetny pokaz umiejętności, mi się bardzo podobało. Gracek jest niebezpiecznym przeciwnikiem, każdy jego cios jest, może być decydujący. Zwłaszcza w takich 8-funtowych rękawicach. Więc pierwsza runda to była zaplanowana, żeby zrobić rozeznanie, jak bije, co bije i wtedy zacząć odpowiadać. No to umówiliście się na krótki wywiad, ale nie sposób zapytać o tę sytuację w twojej kategorii w UFC, no bo dzieje się zdecydowanie. Ty już niedługo zawalczysz z Dostaniosem, no ale tymczasem jak oceniasz to, że Tsarukyan po przegranej z tobą też dostaje walkę tak wysoko, czy chociażby Benoit Swandini, który będzie walczył z twoim klubowym kolegą Dustinem? O, wiesz, ja miałem swoją szansę bijąc się z Dariuszem wtedy, gdybym wygrał, wykorzystał tą szansę, to pewnie ja bym się bił z Oliveirą w tym roku już, a może jeszcze wyżej bym się bił, więc ja zmarnowałem swoją szansę bijąc się wtedy z nim. Tsarukyan wykorzystał w minutę, więc no, nie dziwi mnie to, że dostał od razu szansę z Oliveirą. Tak to jest w UFC, dajesz dobrą walkę, dajesz dobre widowisko, to od razu pchają cię do góry. Czyli gdzieś tam uważasz, że zabrakło ci tej efektywności po prostu? No, dwie moje ostatnie walki nie były kończone przed czasem. Widowiskowość też mogłaby być większa, więc każdy zapracuje, każdy ma na to zapracuje po prostu. Ja mam walkę teraz z Dosaniosem. Zrobię Fight of the Night albo walkę roku, albo skończę go przed czasem, to pewnie szybko też zaraz wywindują mnie i kolejna będzie na przykład też eliminator. A jak typujesz te dwie walki właśnie Tsarukyana i Swandini z Poirierem? Oliveira i Dustin. Czyli stara szkoła tutaj wygrywa, nie ma miejsca dla młodych. Armana nie lubię, a z Dustinem się będę przygotowywał, więc zrobię wszystko, żeby był jak najlepiej przygotowany. No to jeszcze ta walka z Dostaniosem, gala numerowana, czy jesteś gdzieś tam zawiedziony, że to nie jest karta główna? Ja to mogę się w pierwszej walce widzieć. Najważniejsza jest walka i zaprezentowanie to, co mamy w ringu. I to jest specyfika właśnie numerowanych gali, nienumerowanych, wiesz. Na Fight Night, na numerowanej mam walkę wieczoru. Na numerowanej walce jest tyle gwiazd, zwłaszcza amerykańskich, że muszą je poustawiać tak, żeby była oglądalność po prostu, więc... Więc tutaj nic dziwnego, dla mnie gala 299 jest większa od gali 300, więc cieszę się, że mogę na niej zawalczyć, zaprezentować się. Wszystko należy teraz w moich rękach i dać dobre show. No oczywiście będziemy trzymać za ciebie kciuki, no jeszcze Michał Olekszejczuk oczywiście na tej samej gali, więc będziemy mieli co oglądać. No to spytam o Dostaniosa jeszcze szczegółowo, cię pewnie tam Mariusz przepyta na Q&A, ale spytam jak ty się przygotowujesz do tej walki, no bo myślę, że to jest rywal, którego przedstawiać nie musimy, no widzieliśmy jego walk wiele, natomiast gdzie ty upatrujesz gdzieś swoje szanse? Wszędzie. No to mam ci powiedzieć, jestem przekrojowym zawodnikiem, wierzę w siebie, ciężko trenuję. Przygotowania zacząłem już tutaj, za tydzień wylatuję do Stanów. Będę gotowy na wszystko, no co się wydarzy w klatce, tego nie wiemy. Na pewno będzie to zawodnik, który będzie parł do parteru, więc będzie mnie atakował, więc ja mam przygotowane na to kontrataki, a to zwiastuje walkę podobną do Tsarukyana, więc na pewno będzie dużo się działo. Dobrze, nie zatrzymuję już cię, dziękuję bardzo i powodzenia już niedługo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.